Tragiczny wypadek. Trzy osoby nie żyją. W nocy około godziny 1:30 w jednym z mieszkań przy ulicy Papierniczej w Ostrołęce wybuchł pożar. Trzy ofiary tego tragicznego zdarzenia, dwóch mężczyzn i kobieta, ulegli zaczadzeniu. Pożar powstał w mieszkaniu przy ulicy Papierniczej w bloku mieszkalnym na parterze. Został zauważony prawdopodobnie około godziny 1:30. Po dojechaniu na miejsce zdarzenia nasze dwie jednostki stwierdziły, że pali się pokój mieszkalny. Dwie osoby znaleziono pod drzwiami nieprzytomne, trzecią tutaj. Po wyniesieniu ich lekarz pogotowia stwierdził zgon. Pukali, żeby okna pootwierać, no, żeby przewietrzyć. Pożar był niewielki, strażacy ugasili go w kilka minut. Nie stanowił zagrożenia dla innych mieszkańców tego bloku. No, pożar został szybko ugaszony. Przypuszczamy, że przyczyną śmierci tych osób było zatrucie gazami pożarowymi. A co do samej przyczyny pożaru, no nie wypowiadamy się, tutaj dochodzenie będzie prowadziła policja. Osoby no to były w wieku około 40 lat. Ich personalia jeszcze są ustalane. No ja to tam nie mam za nich zastrzeżeń. Tak, tylko po prostu no, lubię towarzystwo i tak dalej, ale był spokojny, tam nie był jakiś tam agresywny czy co, także... No samo zdarzenie jest tragiczne i chcemy, żeby też było przestrogo dla innych osób, żeby po prostu zachować ostrożność i w mieszkaniach też wyposażać się w te czujki, które będą ostrzegały przed zagrożeniem, które mogą nieraz uratować życie. Nie wiadomo jeszcze, co wywołało płomienie. Sprawę bada prokuratura. Dla TV Ostrołęka z miejsca zdarzenia Marta Mierzejewska.